Tytuł kursu: Podstawy organizowania i monitorowania procesów transportowych. Moduł: Międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków. Temat: Porównanie kodów kreskowych i technologii RFID. Dzień dobry. Zostałem przyjęty do Państwa firmy na praktyki. Powiedziano mi, że opowie mi Pan dzisiaj o automatycznej identyfikacji towarów, która podobno bardzo usprawnia pracę magazyniera. Chętnie opowiem Ci, na czym polega praca magazyniera oraz o nowoczesnych technologiach, które pomagają nam w codziennych obowiązkach. Może wiesz, czym jest automatyczna identyfikacja danych? Oczywiście, uczyłem się o tym na zajęciach. Jest to termin określający szeroko pojęte metody zbierania danych i wprowadzania ich bezpośrednio do systemów komputerowych, bez udziału ludzi. Bardzo dobrze. Pamiętaj także, że towary w magazynie oznakowane są zazwyczaj kodami kreskowymi. Odczytuje się je za pomocą takich oto skanerów. Informacja zakodowana jest graficznie. Tak, słyszałem, że to urządzenie działa za pomocą lasera, który w niecałą sekundę identyfikuje towar, zaszyfrowany w postaci kodu kreskowego. Istnieje podobno bardziej nowoczesna technologia identyfikacji towarów, która nazywa się RFID. Na czym ona polega i czy jest stosowana na tym magazynie? RFID jest systemem identyfikacji radiowej. Niestety nasza firma jej nie stosuje. Polega ona na tym, że etykiety mają w sobie chip, który wysyła informacje za pomocą fal radiowych. Przyspiesza to znacznie identyfikację towarów, gdyż nie wymaga to skanowania etykiet za pomocą lasera. Dlaczego nie stosujemy tej metody w magazynie? Stosujemy tradycyjną metodę kodów kreskowych, ponieważ ich koszt jednostkowy jest znacznie niższy, a dokładność odczytu praktycznie porównywalna. Urządzenia RFID mają międzynarodowe ograniczenia związane z częstotliwością działania, a tradycyjne kody kreskowe są wolne od takich ograniczeń. Jest to dobrze znana i powszechnie używana technologia. Zgadzam się z tym, jednak czytałem, że technologia RFID także ma wiele zalet, których brakuje kodom kreskowym. Podobno daje ona możliwość zmiany danych zawartych w znaczniku. Znacznik ten nie musi być widoczny w trakcie odczytu. Charakteryzuje ją większy zasięg odczytu, możliwość zapisania większej ilości danych oraz większą odporność na zabrudzenia i uszkodzenia. Oczywiście, masz rację. Jednak aspekt finansowy jest tutaj przeważający. Niewiele magazynów w Polsce stać na zastosowanie technologii RFID, ale jest to rozwiązanie, do którego będziemy dążyć, aby zmodernizować nasz magazyn. Zapoznałeś się z podstawowymi informacjami dotyczącymi kodów kreskowych, a teraz zapraszam do pracy. Chętnie zajmę się skanowaniem towarów. Dziękuję za poświęcony mi czas. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.